Hej, witam Was w kolejnym vlogu na temat strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy Lean oraz BIM. Dzisiejszym tematem jest coś zupełnie wyjątkowego, ale nie jest to nic niezwiązanego z naszym cyklem, dlatego że będziemy mówili o ciągłym doskonaleniu, które na dobrą sprawę jest u podstawy, leży u podstawy całej filozofii, całej metodyki Lean. Będziemy mówić o dwóch przykładach. Pierwszy sportowy, a drugi na temat naszego zdrowia. Przypominam, że jest to podróż przygodowa, więc zalecam oglądanie od pierwszego odcinka. Natomiast jeśli chodzi o reguły domowe, znacie je z kilku pierwszych vlogów. A więc zaczynamy. Przykładami będą przykład sportowy, tenisowy. Głównie chodzi o produkcję rakiet i o pewne doskonalenie w jej produkcji jednej konkretnej firmy. Natomiast drugi temat pod koniec to będzie jakby kontynuacja vlogu numer 11 na temat naszego zdrowia seksualnego. A więc co z tymi rakietami? Główne kryteria rakiet tenisowych to jest przede wszystkim kontrola nad piłką, dlatego że o to głównie chodzi, żeby tę piłkę posłać w ramy, które ogranicza kort tenisowy, a więc precyzja, ale równocześnie również niektóre uderzenia posiadają tak zwany spin, taką rotację. To jest kilka typów takich uderzeń. Będziemy mówili właściwie o dwóch, czyli o takim prostym uderzeniu, czyli drive'ie, oraz o rotacji, czyli o spinie. Po drugie, siła uderzenia oczywiście. Ona ma znaczenie, kiedy rzeczywiście już mamy pewne zmagania na poziomie zawodowym. Natomiast również, jeśli chodzi o tenis rekreacyjny, tak samo ta siła uderzenia może mieć znaczenie, no zwłaszcza jeżeli gramy na punkty. Ponadto ważny jest również komfort. Chodzi o to, żeby odciążyć rękę, odciążyć nasze łokcie, czyli te słynne łokcie tenisowe, czyli usunąć wszelkie wibracje, usunąć skręty. No i ważne jest oczywiście też, żeby te rakiety były trwałe, chociaż no wiemy, że tenisiści zawodowi, oni zużywają po kilkanaście, kilkadziesiąt rakiet, nawet do kilkuset rakiet w ciągu nawet nie całej kariery, ale w ciągu mniejszych odcinków tej kariery. Jak się kształtowały technologie rakiet? Tak ogólnie na razie powiemy, zanim przejdę do tej naszej konkretnej firmy. A więc mamy tutaj technologie, które były takimi kluczowymi technologiami. W latach 20. zeszłego wieku próbowano robić rakiety z pełnego aluminium, potem były lane stopy magnezu. W latach 60. te profile zaczęły być profilowane, znaczy były wytłaczane, czyli były stopy aluminium i magnezu. Były również zimnociągnione i profile aluminiowe, czyli taka skorupa aluminiowa pusta w środku, były produkowane do końca lat 80. i nadal jeszcze się znajdują w różnych rakietach juniorskich takie profile. W 70. latach powstały tak zwane oversizes. To są rakiety, które mają no, powyżej pewnej powierzchni główki. Konkretnie jest to mniej więcej 105 cali kwadratowych. To jest jakieś 670 chyba centymetrów kwadratowych. I największą rewolucją było wprowadzenie kompozytów włókien szklanych w wywłóknach epoksydowych. To było do tej pory chyba największa rewolucja, jeśli chodzi o rakiety tenisowe. Najpierw mieszane było z włóknami węglowymi, a później włókna węglowe były głównym komponentem. Ramy były nadal puste lub zaczęły być wypełniane pianką. Potem były różne dodatkowe technologie, poliamid był dodany, różne inne dodatki do tych włókien węglowych, jakieś plecionki, włókna grafitowe. W latach 90. dodawano pewne dodatki dla uniknięcia skrętu rakiet w ręku i również, żeby zapobiec wibracjom, które powstają od uderzenia piłki. Potem było oczywiście to przepuszczone przez kanały aerodynamiczne, a więc zmienne profile. Wprowadzono również otworowanie.
o tym za chwilę. I również dodatkowe rozwój technologii oczywiście umożliwił wprowadzanie dodatkowych kolejnych kompozytów dla antyskrętu. Firma, o której dzisiaj będziemy mówić, to jest firma Prince. Co to w ogóle było? Prince Sports został założony w 1970 roku przez gościa, który się nazywał Robert McClure i pochodził z Princeton, zresztą stąd wzięła nazwa firmy. On na początku produkował maszyny do piłek tenisowych, czyli takie maszyny, które wystrzeliwują piłki i po drugiej stronie zawodnik jakby gra z maszyną. Potem się dopiero wziął za rakiety, ale to się wzięło dlatego, że Howard Head, który jest właścicielem, był założycielem firmy Head, jako emeryt no, zaczął grać intensywniej w tenisa i również używał tych maszyn firmy Prince i połączyli ze sobą siły i zaczęli produkować we dwóch rakiety. Powstał tak zwany Prince Classics, był pierwszy patent na oversize, który zresztą został później zakwestionowany przez firmę Bentley, bo mieli taką rakietę Fortissimo. Potem Head właściwie przejął tę firmę, bo ta jego innowatywność, jeśli chodzi o konstruowanie coraz to nowych rakiet z oversize, ona była po prostu dominująca w tym partnerstwie. Potem powstały rakiety, które stały się praktycznie klasykami i właściwie to był największy hype. To był Prince Pro i Prince Graphite. To zostało spopularyzowane przez słynną szkółkę tenisową Nicka Bollettieriego i tam praktycznie wszyscy grali tymi rakietami Prince. To był kompletny hype, jeśli chodzi o światową produkcję rakiet. No, przy pomocy właśnie Prince Pro 16-letnia Pam Shriver doszła do finału US Open w 1978 roku, a potem wszyscy praktycznie słynni zawodnicy wychodzący właśnie ze szkółki Bollettieriego, Chang, Agassi, Gabriele Sabatini, Monica Seles, oni używali właśnie tych rakiet Prince Pro lub Prince Graphite. Następnie firma wykorzystywała różne nowinki techniczne. Puszczane były do ram stopy boru, zwiększono długość rakiet, tak zwane long body, o 1 cal do 2 cali ta rakieta była dłuższa, zmienne profile, otworowanie, inne włókna i tak dalej. O tym za moment powiem. W międzyczasie firma miała wielu właścicieli, przechodziła z rąk do rąk, między innymi Benetton był właścicielem. W 2012 roku firma była praktycznie na skraju bankructwa, ale jakoś się ułożono z sądem upadłościowym i później firma wyszła z impasu i nadal produkuje rakiety. Jakie były technologie? Najpierw była ten Classic Oversize, ona miała 110 cali nawet, a nie 105, czyli już tak głębiej w te wymiary Oversize. Potem były Prince Pro, Graphite. Później był taka technologia, która się nazywa Constant Taper System, czyli system stałego stożka. Wbrew nazwie, znaczy to się zgadza z nazwą, ale to nie ma nic stałego. Chodzi o to po prostu, że stałym jest przekrój. Czyli pole jakby obwód profilu, czyli jeżeli w którymś miejscu ten profil był niższy, to był szerszy, natomiast kiedy był wyższy, to był wtedy węższy, czyli ten stałość dotyczy praktycznie obwodu, a nie samego przekroju profilu. Później te ramy były, jak już mówiliśmy, long body, triple thread. O tym wszystkim zaraz powiem. Później powstały, 2005 rok to była w ogóle rewolucja, powstały otworowania w ramie, które miały różne formy. Później powstały technologie, to już w ostatnich latach powstały technologie z dodatkiem
włókien tła ronowych dla antyskrętu i technologię tak zwane twist power. Za moment pokażę te wszystkie rakiety. Później jeszcze były japońskie wzory z technologią tak zwanego triple tube. To miało pomagać komfortowi gry i również precyzji w uderzeniach. A więc tak, klasyka to była Prince Classic. Jeśli chodzi o te uderzenia, to co mówiłem, płaskie albo uderzenia ze skrętem, z top spinem, to firma Prince raczej była zawsze orędownikiem top spina. Natomiast, czyli ten top spin, on był wspomagany przez układ strun. Im mniej tych strun jest, jeśli chodzi o szerokość ramy, czyli tych pionowych, tak zwanych mains, to wtedy top spin jest łatwiej do wykonania. Natomiast są układy, które są otwarte, czyli te, które mają niewiele strun, to są głównie układy 16 pionowych strun. Natomiast jeśli chodzi o układy zamknięte, to zaczyna się od 18, czyli te, które mają 18 pionowych strun, to są właśnie układy zamknięte, które raczej służą bardziej precyzji niż topspinowi. Kolejne dwie rakiety, które były, to co mówiliśmy, było hype, totalny hype, to był właśnie Prince Pro i Prince Graphite. Prince Pro po lewej, Prince Graphite, czyli te najlepiej się sprzedająca rakieta Prince, numer jeden na świecie, około roku 1980. Następnie wprowadzono wkładki z boru. No to był w ogóle, to była w ogóle najkosztowniejsza rakieta i najsztywniejsza rama, jaka kiedykolwiek została wyprodukowana. Bo tutaj mamy ten dookoła mamy grafitowy profil, który miał wypełnienie w środku, widzimy z pianki. Natomiast po obu stronach były takie paski z boru. Bor to jest ni to metal, ni to minerał. I jak już mówiliśmy, to była najsztywniejsza i w sumie najdroższa rakieta, jaka kiedykolwiek została wyprodukowana. Czyli ten Constant Taper System, o którym mówiliśmy, że to jest ten taki stały obwód przekroju, czyli tego naszego profilu, no to była rakieta, która miała bardzo, bardzo szeroki profil, ale wąski w główce, na samej górze, to było ponad 3 cm. I no była typowym właśnie przykładem tego Constant Taper System firmy Prince. Potem wprowadzono tak zwany Triple Threat, czyli potrójne obciążenie dla zwiększenia mocy rakiety. Ona była w tych trzech miejscach, jak widzicie tutaj w ramie na górze, w główce na górze i na dole w rękojeści. Te trzy obciążenia, które powodowały raz, że stabilność rakiety, a dwa, że uderzenie było bardziej precyzyjne i silniejsze. Największą rewolucją, jeśli chodzi o technologię Prince'a, to było otwarowanie. W 2005 roku powstały te pierwsze otwory. Widzimy tutaj, jest ich 6 na górze, 6 po bokach i 7 na dole. One łapały te struny mains nie w te pojedyncze dziurki, tylko w takie bardziej elastyczne, większe otwory. I przez to te struny mogły się bardziej poruszać, co jest z kolei znowu łatwiejsze dla spinu i jednocześnie jest lepsze dla aerodynamiki. To jest ewolucja tego, to jest jedna z moich rakiet w Speedport. To już są takie bardziej wyprofilowane te otwory. I te otwory, one mają, jak już mówiliśmy, one mają swoje zastosowanie właśnie jeśli chodzi o spin, czyli lepszy spin i lepsza aerodynamika, czyli łatwiej jest machnąć taką rakietą, bo jest mniejszy opór powietrza.
Kolejną ewolucją to były tak zwane EXO 3, czyli te otwory, które one miały w ogóle taki jeden ciągły profil plastikowy, który się wkładało, i te otwory były praktycznie w tym profilu plastikowym. Natomiast ten cały plastik, on po prostu jednolicie zbierał jakby te wszystkie struny, które były w otworach. Natomiast no, kłopot był w tym, że ta rakieta, ona się na początku dobrze sprzedawała, natomiast kłopot był w tym, znaczy kłopotów były dwa. Jeden generalny kłopot z tymi otworami był taki, że ciężko je było naciągać. Także najpierw trzeba było wymyślić coś, żeby te naciągi można było wprowadzać. Natomiast drugim kłopotem było to, że te plastiki bardzo wygłuszały uderzenia. Także zawodnicy, którzy chcieli mieć takie soczyste, sprężyste uderzenie, oni z tym mieli pewien kłopot. Natomiast kolejną wielką zaletą otworowania było to, że one zwiększały tak zwany sweet spot, czyli to uderzenie, czy powierzchnię główki rakiety, w której uderzenie miało optymalne parametry, jeśli chodzi o sprężystość, jeśli chodzi o odbicie piłki. Konwencjonalna rakieta taka bez otworów, no to jest to zielony profil, to jest mniej więcej 38% główki rakiety, czyli to jest to miejsce, w którym najlepiej się uderza, żeby ta piłka najfajniej odskakiwała i miała największą precyzję. Otworowanie zwiększa ten tak zwany sweet spot widzimy tutaj o kilkanaście procent, aż prawie do kilkudziesięciu procent. Czyli ta rakieta EXO, czyli z tym wbudowanym całym tym profilem plastikowym, ona obejmuje tym swoim sweet spot praktycznie całą główkę, bo to jest 84% główki. Drugą rzeczą, o której mówiliśmy, to jest aerodynamika. Normalna, tradycyjna rama ta na górze, ona ma, przez to, że nie ma otworów, po prostu ten opór powietrza jest całym profilem. Natomiast tam, gdzie mamy otworowanie, to powietrze szybciej przepływa przez te otwory. Podobno jest to do 24% szybkość zamachnięcia się i uderzenia rakietą, która ma te otwory. Wróćmy teraz do tych dwóch uderzeń. Spin i to płaskie uderzenie. Tenisistka po prawej stronie prezentuje uderzenie płaskie. Znaczy, no nie jest nigdy płaskie. Wiadomo, że ruch ręki jest zawsze w pewnych kołach, w pewnych takich owalnych profilach. Natomiast chodzi o to, że przy pomocy uderzenia płaskiego uderzamy praktycznie centralną częścią rakiety, czyli piłka odbija się od najlepiej tego zielonego miejsca, czyli tego sweet spota, jeśli jest to rakieta tradycyjna. Natomiast jeżeli uderzamy top spinem, to praktycznie ta piłka musi się prześliznąć przez całą szerokość rakiety, czyli uderzamy jakby po linii stycznej do piłki. Jest to uderzenie to trochę trudniejsze, dlatego że możemy nie trafić na przykład i trafiamy ramą. No między innymi właśnie w drugim secie ostatniego Australian Open Nowak Dżokowicz też wystrzelił piłkę w niebo, bo po prostu nie trafił tym top spinem. Natomiast chodzi o to, żeby ta piłka przetoczyła się jakby od ramy do ramy, w całej szerokości, i przez to dostaje ona wtedy rotacji postępującej, która powoduje to, że piłka, generalnie to uderzenie jest wyżej nad siatką, natomiast odbija się i od razu odskakuje z dość wysokim kozłem do tyłu. Także ono jest trudniejsze technicznie, ale jest, no nie jest takie szybkie jak na przykład ten drive, który mamy po prawej stronie. No tutaj mamy no trochę propagandy, także są tutaj porównania różnych charakterystyk, jeśli chodzi o różne otworowania.
Przy okazji po lewej stronie mamy tutaj takie urządzenie, które służy do trzymania dystansu między strunami, kiedy je naciągamy. Jest ich cztery w komplecie do różnych typów otworowania. Nazywają się boomerang. I te urządzenia, one po prostu poprawiły sprzedaż rakiet z otworowaniami, bo wystąpiły od razu na samym początku bardzo duże kłopoty, jeśli chodzi o naciągania. No także, jakoś znane polskie przysłowie, aby kózka nie skakała, to kupiła sobie prosie. Kolejną ewolucją technologiczną to było zastosowanie różnego typu materiałów, nowych materiałów, między innymi różnych włókien typu Textreme, włókna tuaronowe. Tuaron to jest taki materiał aramidowy, to jest podobnie jak Kevlar, który jest używany w różnych takich kamizelkach kuloodpornych na przykład. Wysoka odporność na temperatury, wysoka wytrzymałość. Ten tuaron tutaj jest po prawej stronie, widzimy, to jest ten jaśniejsze przekładki. Natomiast Textreme, ten drugi, to jest sprasowany w porównaniu z tymi tradycyjnymi materiałami. On jest sprasowany, widzimy, całkiem po lewej stronie i na dole. To są włókna węglowe. I one mają, ten profil po prostu jest bardziej taki kompaktowy. Na środku mamy tutaj profil tradycyjny, jeśli chodzi o włókna węglowe i te wkładki różne. Także to są kolejne technologie, które, a zwłaszcza ten tuaron, on miał zapobiegać, on zapobiega skrętom rakiety w ręku. I między innymi właśnie rakieta, która się nazywała Phantom, ona ma w czterech miejscach te wkładki tuaronowe. Także widzimy, że te mains, czyli te główne struny, a więc mamy tutaj nadal, to wszystko jest ten profil 16 na 18, czyli ten taki sprzyjający topspinowi. Te 12 środkowych strun, tych mains, jest złapanych przez sześć otworów, natomiast te boczne, cztery boczne są złapane po dwie przez te wkładki tuaronowe i również mamy wkładki tuaronowe w szyjce po dwóch stronach. Także ta rakieta, te wkładki, one zapobiegają zbytnim skrętom, jeśli chodzi o uderzenie i o efekty tego uderzenia. Przy okazji jest to rakieta, która ma chyba najmniejszy, jeśli chodzi o, tak samo jest to constant taper, czyli tam, gdzie jest wyżej, to jest węziej, tam, gdzie jest niżej, to jest szerzej. W szyjce rakiety mamy profil, który ma wysokość tylko 16,5 mm. To jest, no oczywiście były kiedyś tam próby z jakichś eksperymentalnych rakiet, natomiast jeśli chodzi o profesjonalne rakiety, to jest chyba najmniejszy profil, jeśli chodzi o, czyli ten profil jest najcieńszy. Zresztą w główce on ma też chyba 20,5 mm. Kolejna rakieta, no taka ciekawostka, ona była na liście 5 najlepszych rakiet w roku 2019, jest to rakieta Tour. Między innymi Iga Świątek, tylko ta rakieta nie ma otworowania, ale ma te wkładki tuaronowe. Iga Świątek między innymi, używając tej rakiety, zdobyła pierwszy raz swojego Roland Garros w 2019 roku. Lucas Pouille, Francuz, również używa tej rakiety, ale używa cięższej wersji. Iga używa 290 gram, Pouille używa 310 gram. Także antywibracja i dodatkowe różne technologie były zawsze takim hasłem Prince'a. Między innymi właśnie różne takie wkładki, różne technologiczne nowinki.
To jest dla antywibracji. Tutaj mamy w szyjce, znaczy w dolnej części ramy. Natomiast tutaj zastosowano jeszcze bardziej taki ekstremalny wzór naciągu, bo to jest tak zwany extreme string pattern, czyli ekstremalna liczba tych strun, mains i crosses, czyli tych poziomych. Jest ich 16 pionowych i 16 poziomych. Także jeśli chodzi o te poziomy, czyli crosses, no to jest jedna z najmniejszej ilości strun tych poziomych na rynku. No tutaj to mi szczęka opadła. Ja rozumiem, że można malować rakiety po jednej stronie inaczej, po drugiej inaczej. No tutaj widzimy narty, to są moje Salomony, które też się różnią jedna od drugiej. Natomiast tu mamy rakietę, która jest inna dla zawodników leworęcznych, a inna dla praworęcznych. To jest kompletna rewolucja. To jest design japoński i widzimy, jest skręcony, kompletnie skręcony. Także no jest dziwnie się tym gra, trochę inaczej, ale naprawdę jest to pewna technologiczne, jakieś technologiczne uzasadnienie na pewno musi w tym być. Dodatkowo jeszcze w japońskim design zastosowane tak zwane triple tube. To jest przekrój przez twist power w profilu, w główce, gdzie mamy trzy komory, z czego dwie komory są wypełnione pianką, natomiast jedna jest pusta. Wypełnienie pianką, ono w pewnym stopniu trochę wygłusza te uderzenia, natomiast gdzie mamy ramę pustą w środku, to wtedy to uderzenie jest bardziej sprężyste, czyli tutaj mamy taki jakby kompromis między, zawsze właściwie idzie tam o kompromisy, no bo nie można jednym designem zrobić, po prostu załatwić wszystkich tych czterech głównych cech rakiet, o których mówiliśmy na początku. Po raz drugi mi szczęka opadła, jak zobaczyłem tę rakietę, to jest Vortex. W ogóle został wprowadzony 2 lata temu. No, kolejną ekstremalną rzeczą jest to, że mamy tylko 14 mains, 14 strun pionowych. Natomiast te struny jeszcze na dodatek są wydłużone, żeby być bardziej sprężyste i bardziej takie przyjazne dla topspina. Przy pomocy takiego złamania, to nie jest wada jakaś podczas gry powstała, tylko to jest taki design. Ta dolna część ramy jest złamana. Oczywiście to jest złamanie, które tam jest, wszystko to jest zespawane ze sobą, także to nie jest otwarte. Natomiast no, tak wygląda ta rakieta. Nie grałem nią, także trudno mi powiedzieć. Natomiast moja ulubiona w tej chwili rakieta, zresztą widać po kolorze rączki, to jest tak zwany ripstick. Ekstremalnie już dopracowane są te otwory. Natomiast zadziwiającą rzeczą jest to, że ta rakieta wydaje dwa typy odgłosu, jeśli chodzi o uderzenie piłki. Raz te uderzenia są głuche, a raz są metaliczne. Jak ostatnio grałem z moim trenerem, to właśnie pytał mnie po jednym z uderzeń, czy czasem nie zerwałem naciągu, bo ten odgłos był rzeczywiście bardzo dziwny, taki metaliczny. Do tej pory tego nie rozgryzłem, ale naprawdę strasznie fajnie się tą rakietą gra. Polecam. A więc tak, Prince, który już nie jest wielką firmą, był wielką na początku lat 80. Często walczy o przeżycie, a więc tam widzieliśmy również zagrożenie bankructwem. Natomiast nadal uważam, że jest to technologicznie najbardziej innowacyjny gracz na rynku. A więc przy pomocy innowacji, tutaj zresztą macie parę danych jeszcze, jeśli chodzi o ranking tych rakiet. Natomiast ta firma walczy o to, o swoje przeżycie, walczy przy pomocy innowacji. Kompromisem jest to, że Prince nie ma swojej grupy docelowej, tylko po prostu ma sympatyków swoich. No na tour, tym tenisowym tour jest kilka osób gra, między innymi grała Iga Świątek, gra Lukas Pui, jak mówiliśmy, John Ilsley, także to
To są jakby pojedyncze osoby, natomiast no, nadal jeśli chodzi o tenis rekreacyjny, widzimy Prince. No, ja gram Prince'em od ponad 40 lat, także to jest, może jestem trochę jakby uprzedzony, natomiast nadal uważam, że jest to wielka firma, jeśli chodzi o ciągły rozwój. Teraz przejdźmy do drugiego tematu naszego, czyli kontynuacja naszego vloga 11, gdzie mówiliśmy o ćwiczeniach PC, czyli tego mięśnia pubokosigeus, a więc to jest ten mięsień, i tym razem włączymy nasze panie również, dlatego że no, wspominałem co prawda, że większe dobrodziejstwo może to dać mężczyznom. Natomiast jest to dobry moment, żeby opowiedzieć, w jaki sposób wspólnie możemy dochodzić do pewnej doskonałości, jeśli chodzi o życie seksualne. Tu mamy dwóch aktorów. Po lewej stronie Miles Davis, po drugiej stronie Muhammad Ali. No oni się trochę, znaczy głównie Miles Davis zachował się lekko prowokująco. Chodzi o to, że Miles Davis, on był zagorzałym przeciwnikiem masturbacji, natomiast no, oczywiście miał swoje bogate życie seksualne, natomiast on zarzucał Muhammadowi Ali, nie wiem na jakiej podstawie, no, w każdym razie, że on nieroztropnie szafuje swoją energią seksualną. W 1975 roku ukazał się wywiad. W Playboyu ukazał się wywiad z Milesem Davisem. No to możecie sobie przeczytać. W każdym razie on zarzucał Muhammadowi Ali utratę energii seksualnej przed walką. To samo mówił o sobie, jeśli chodzi o występ muzyczny. Zarzucał Muhammadowi Ali to, że przy pomocy właśnie utraty nasienia przed występem, tracił wielką część swojej energii. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że te energie, możemy powiedzieć seksualną, ale to jest właściwie ta sama energia, która jest w nas, ona tylko, jeżeli się znajduje w rejonie genitalnym, ona jest nazywana energią seksualną, natomiast ta energia, ona nie musi wcale tam zostać. My tę energię możemy wyprowadzić do góry. Możemy ją wyprowadzić dwoma kanałami, albo kanałem tylnym, zwłaszcza tym jest to najbardziej charakterystyczne i najlepiej, jeżeli to zrobimy kanałem tym tylnym. I to chodzi zarówno o mężczyzn, jak i kobiety. Chodzi o to, żeby te energie jakby wypompować do góry, do mózgu. Możemy to pompować przy pomocy właśnie ściskania mięśnia PC. Natomiast wspomagane to jest również tym naturalnym płynem mózgowo-rdzeniowym, który jest jakby takim nośnikiem tej energii, którą możemy wypompować do góry. I później możemy ją sprowadzić w dół do miejsca koło pępka, które jest takim rezerwuarem. Natomiast kłopot jest w tym, że ciężko jest to wyprowadzić to do góry i równie ciężko jest zjechać tą energią w dół. To są dwa osobne kanały, które można połączyć wtedy, kiedy przytkniemy język do podniebienia. One wtedy dopiero się łączą ze sobą. Zresztą ten podział jakby człowieka, on jest naturalny. Czasami jest tak, że ten podział nie jest zamknięty, na przykład jak dziecko się rodzi z zajęczą wargą. Natomiast chodzi o to, że ta energia powinna kursować. Jeżeli mamy kłopoty, może być nawet tak, że mamy kłopot z tym tylnym kanałem, wtedy można również wykorzystać przedni kanał i z kolei sprowadzić ją w odwrotnym kierunku. Ale bardziej naturalne jest jednak magazynowanie tego przy pomocy właśnie podniesienia tylnym kanałem i zjechania przednim kanałem. Jeśli zrobimy taki diagram tej energii naszej, którą możemy podnieść do góry,
No to mamy ten pierwszy punkt, kiedy to schodzi, czyli te dwa punkty, tak zwane bez powrotu. Pierwszy punkt, który się kończy wytryskiem, on możemy go ominąć poprzez właśnie pompowanie tej energii do góry. Mamy takie dwa miejsca, w którym ten pierwszy punkt, no to jest normalny akt seksualny, natomiast podniesienie tego w górę, ono nas wprowadza na kompletnie inne poziomy doznań. W drugim miejscu mamy również drugi punkt, którym też może dojść do wytrysku. Tego drugiego punktu nie powinniśmy zatrzymywać, bo można zatrzymywać, natomiast no, nie powinno się. I ewentualnie końcowo dochodzimy do orgazmu całego ciała. I teraz pewne spostrzeżenie, takie właściwie ostrzeżenie. W czerwcu w 2009 roku w jednym z hoteli w Bangkoku został znaleziony martwy członek aktorskiej rodziny Carradine, David Carradine. Policja tajlandzka zakwalifikowała tę śmierć jako następstwo niebezpiecznych praktyk autoerotycznych. I teraz moje ostrzeżenie. Jeżeli coś będziecie chcieli robić, a macie tutaj taką wskazówkę, gdzie możecie korzystać, przeczytać o tym, jeżeli coś chcecie robić w tym kierunku, to uważajcie. No nie wiem, czy ktoś z tej szkolnej medycyny mógłby wam pomóc, może z medycyny tradycyjnej. Natomiast uważajcie. Wszystko to, co chcecie zrobić, musicie się dobrze zastanowić i lepiej, jeżeli nie jesteście pewni, lepiej czegoś nie zrobić, niż zrobić dalej, niż ciągnąć dalej. Także no, wracając do Davida Carradine, jak mówi znane polskie przysłowie, jeszcze się taki nie narodził, co nie błądzi. No, on używał, jego praktyki polegały na zatrzymaniu oddechu. Jeśli mówimy teraz o orgazmie całego ciała, to wypadałoby pokazać przykład. Tutaj zresztą mamy tutaj kilka kroków. No, przede wszystkim chodzi o oddech. Także zaczynamy te ćwiczenia wszystkie od regulacji oddechu, stabilizacji oddechu. Pierwsze ćwiczenie to jest takie tak zwane cool draw, czyli zimne pociągnięcie, czyli no, praktycznie takie bez żadnego albo z niewielkim napięciem seksualnym podnosimy naszą energię do góry. Jak ją wyćwiczymy, to możemy potem spróbować tak zwanego big draw. Tutaj macie link do tego. Albo jest to ten link, który tutaj jest, albo jeżeli macie dostęp do książek mistrza Manta Xia, to jest gość, który no, napisał kilkadziesiąt książek, jeśli chodzi o wielokrotny orgazm, bo celem tego jest wielokrotny orgazm. A celem ostatecznym jest orgazm całego ciała. Chodzi o to, żeby zachowywać tę energię, o której mówił Miles Davis, energię, no, w tym wypadku seksualną. Jeśli teraz przejdziemy dalej do tego orgazmu całego ciała, tutaj macie link do jednego z warsztatów terapeutki, ekspertki seksu tantrycznego, Saszy Kobry. No i tutaj jest eksperyment, który zrobiła z jednym z uczestników. Także możecie sobie obejrzeć, jak to wygląda. No, pozostając w tym duchu, jeszcze wypadałoby dokonać takiej małej reminiscencji poświątecznej. Natomiast na dzisiaj to już będzie właściwie wszystko i jeśli chodzi o to, co będzie w kolejnym vlogu, to wrócimy już na ziemię i zrobimy czwarte podsumowanie różnych kontraktów i różnych procedur, które obejmują zarówno Lean, jak i BIM w budownictwie i będziemy mówili o Australii i o
Finlandii. Także na dzisiaj zostańcie zdrowi i do następnego razu.